jestem w Międzywodziu w gminie Dziwnówek drogą wojewódzką numer 102. Jadę przez to nadmorskie miasteczko, przez tą miejscowość w zasadzie. Wjeżdżam teraz do obszaru zabudowanego. Dzisiaj pogoda. Dzisiaj jest taka pogoda, że będziemy pewnie tutaj dużo ludzi spotykać, przejeżdżając przez chociażby właśnie Międzywodzie. Bo nie ma dzisiaj pogody do leżenia na plaży. Wręcz można by powiedzieć, że pogoda od tego odstrasza. Tak więc trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na poruszających się po drodze, przy drodze pieszych, rowerzystów, skuterzystów, bo w tych nadmorskich miejscowościach, w ogóle w miejscowościach wypoczynkowych, nie tylko bardzo dużo pieszych, rowerzystów, ale również skuterzystów, w ostatnim czasie hulajnogistów. No jak widzimy, miasteczko malutkie, natomiast zwróćcie uwagę, jak duży ruch pojazdów. W zasadzie można powiedzieć, tutaj jeszcze aquapark i w zasadzie wyjeżdżamy z miejscowości, czyli długość tej miejscowości to ile, może kilometr, może półtora. Natomiast zwróćcie uwagę w drugą stronę, taki znowu korek, tak więc można powiedzieć, że trafiłem z tym, aby w kierunku Świnoujścia nie jechać od Mielna, żeby w tą stronę wracać. Nie wiem, z czego to się bierze, że dużo większy ruch jest właśnie w stronę przeciwną niż to, co ja jadę, ale zwróćmy uwagę, miejscowość króciutka, przez którą przejechaliśmy w ciągu półtorej minuty, a przez drugie tyle czasu przejeżdżamy przez korek, który stworzyły pojazdy, które do tejże miejscowości jadą, a jest to wiele pojazdów, które w Międzywodziu pewnie pozostaną. Skąd to moje przypuszczenie? Ano stąd, że wjeżdżając do tego Międzywodzia, aż takich kolejek wyjeżdżających nie widziałem.